Jezu, dzień dobry. Ja się nie widziałem kuchni, nawet tylko trzy pokoje. Kolejny dom, ruina, wiadomo. Zastanawiam się, po co mi to jest. Boże. Paczkę źle złomu, moglibyś to sprzedać. Być bogatym. Ale masz parcie na szkło. Tutaj możemy mieć nasz garaż i budować campervany. No i podpiszemy to wreszcie. Dobra, dziękuję. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zgodnie z tym, co obiecałem 2 tygodnie temu na live'ie, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył najlepszych działek, które widzieliśmy w ostatnich dniach i pokażę wam kilka, wydaje mi się, że to będzie 5-7. Oglądaliśmy bardzo dużo działek. Oglądaliśmy na przestrzeni tych 2 miesięcy około 40 działek z nieruchomościami. Najczęściej były to ruiny. Wszystkie zlokalizowane w centralnej Portugalii, w okolicy miasta Nazaré, czyli tego słynnego Nazaré, gdzie są wielkie fale, ponieważ tutaj są najtańsze działki i jest najbliżej do morza. Klimat jeszcze nie jest taki bardzo deszczowy jak na północy. Po prostu tu jest całkiem przyjemnie, zielono i to, co jest najważniejsze, to tutaj w lecie nie wysycha ziemia. Oczywiście jest dużo suchsza niż teraz, bo teraz były te kilkutygodniowe opady deszczu. Natomiast trawa nadal jest zielona w lecie podobno. Więc bardzo nam to pasuje, bo chcielibyśmy, żeby to nie była taka pustynia i nie chcielibyśmy mieć po prostu problemy z wodą i tak dalej, więc naszym zdaniem ta okolica jest... Jezu, dzień dobry. Kto to przyszedł? Kto to tutaj się przyszedł przywitać? No hej, ale masz parcie na szkło. Kto z was pamięta tego pieska? Moi drodzy, ja teraz się zajmę pieskiem, dam mu coś do jedzenia, a was zapraszam na oglądanie pierwszej działki. Działka duża, 3000 metrów, 350 metrów kwadratowych budynki, zlokalizowana pośrodku wsi, tutaj niedaleko w górach. Jesteśmy na nowej działce i od razu wam sprzedam taką ciekawostkę. Tutaj często w Portugalii na działkach takich starych domach można zauważyć takie okrągłe betonowe albo kamienne, najczęściej są kamienne kręgi i w dawnych czasach tutaj składowano na przykład kukurydzę, która się suszyła na słońcu, tutaj składano też różne rodzaje zboża, które później mucili, że tak powiem, tu na tych okręgach, na tych kręgach. Tutaj musiało być duże gospodarstwo, bo ten krąg jest dosyć duży. I jest świetnie zachowany w ogóle. Oczywiście to jest wszystko przykryte takim mchem, ale pod spodem jest skała. Kamień. Może byłoby to przekształcić na jakieś Airbnb. Na przykład całe ten tutaj za mną, te stodoły, można byłoby przedzielić i zrobić 2 mieszkanka. Pan mówi, że można jeść te kwiatki. Yeah, every kids do that. Mhm. Okay. Kwaśne. Yeah, it's like vinegar. Yeah. It's good. Old garage, another storage over there. Wow. Everyone is making apples. Massa del Cobasa. Yeah. What is this? Built here is put the inside here, put the put here one thing. Uh-huh. And put the wine upstairs. Uh-huh. And keep the wine here. Like wine or grapes? No. Wine. Why? Container for grapes wine. Here, they put the wine inside to tu boil. Żeby się macerowało. Tu wyciskali, to jest prasa, to mi mówił ten chłopak. Yes. This is red wine. That over there, maybe, I think, is white wine. Okay. Okay? Because we do the white wine and the red wine. Mm. And we do another wine, is with a mix grapes red and white, and do agape. Yeah, it's not strong. It's very, very good. Mm-hmm. Promise okay. to do everything you want to do. If you want to
Jest to dom, który jest wybudowany na skalę, jak w Piśmie Świętym. Pan mi właśnie powiedział, że pod nami jest ogromna skała i to nie jest tak, że po prostu usuniemy te kamyczki, tylko tutaj trzeba byłoby ciężki sprzęt wprowadzić, żeby usunąć tą skałę, więc to wszystko jest ogromna skała, nie ma tutaj ziemi pod nami, tylko akurat ten dom jest na skalę. You get started over here? Aha. A big storage. With this size of to put your track here. Yeah. It's very big. Tutaj możemy mieć nasz garaż i budować kamperwany. Yeah. Całorocznie moglibyście tu przyjeżdżać i budować u nas kampery. Albo ja bym budował. Perfect. It's good. Mm-hmm. Tu z garażu wchodzimy do kolejnego mieszkania. Super stanie. Very good condition. Yeah. Nice. Teraz znowu. Azulejos. Z tego pomieszczenia przechodzimy do kolejnego. Chodźcie do mieszkania, to jest prawdziwe mieszkanie. So nice. To jest taki mini kuchenka. Tu jest potem. Jakaś mini pokoik. Teraz pokój po drugiej stronie. Jest takie małe. Pekienio. Tu jest kolejny pokój. Tu są dwa pokoje. Po prawej stronie i po lewej stronie. I to, co jest dziwne, to tutaj nie widać w ogóle wilgoci, bo normalnie jak oglądamy te domy, to one są po prostu zagrzybiałe i na górze i na dole widać, że po prostu spróchniałe ściany są spróchniałe i jest grzyb w nich. A tu nie ma tu grzyba. Po prostu tu są z kamienia, nie wiem, z betonu te ściany. Ale też są fajne okna, dobre okna. Okna są nowe. Plastikowe. To nie jest takie drewniane coś, tak, tylko... Tak, to są podwójne szyby. Tylko prawdziwe okno. Jeszcze jest takie od razu z tym... Z takim zaciemnieniem. No, to fajne. Spoko, no to już na oknach byśmy zaoszczędzili. Tu by można było mieszkać od razu. Bo tam wiadomo, te budynki wymagają dużego... No ale na przykład któryś z tych budynków już byłby sauną, nie musielibyśmy jej stawiać, tylko byśmy sobie poprzeobrażali. No. Zobaczcie, jakie mają tutaj klamki przeciwne, jeszcze takich się nie spotkałem, tych klamek, że się naciska przycisk. Trzeba otworzyć. Trzeba nacisnąć. I z drugiej strony coś tak się samo wygląda. Nie. Patrz. Wow. The old times, the people put the... The toilets outside. Yeah. Yeah. Mieszkały sobie krowy. Yeah. Pigs. Pigs? Yeah. This is pigs. Aha. Olive trees. Kilka minut od tego domu, w którym teraz mieszkamy, zlokalizowana jest następna działka, to jest w zasadzie 6 minut jazdy samochodem. Działka, która ma największą powierzchnię ze wszystkich tych, które dzisiaj widzicie, to jest ponad hektar ziemi, głównie to lasu. To wszystko tam, co widzicie, te drzewa, tam jest ta wioska przed nami, tam na dole jest ten dom. No jest też tutaj taka droga od sąsiada, którą można jeździć, ona jest publiczna, w sensie sąsiad ją nie zamknie. I dużo drzew. No ślicznie. Chodzę właśnie po tym buszu. Zastanawiam się, po co mi to jest, po co mi hektar lasu w takim stanie. Po prostu siedziałbym z tą piłą, tam słychać jak po drugiej stronie. Panowie czyszczą las i cały czas piłują. I ja bym po prostu przez najbliższe 2 lata chodził z piłą. Nie wiem, jakąś współpracę znalazł z jakimś producentem pił mechanicznych. I bym tutaj piłował. Teraz jesteśmy tak, tu jest dom sąsiada, tam jest na dole nasz dom, widać tutaj, tu jest dach od tej szopy. O, mielibyśmy właśnie korek. Te sosny bardzo wysokie, które, no tam widać z dołu,
pod tymi sosnami jeszcze jest taki nie najgorszym kącie nachylenia działka. Dałoby się to jakoś wyprostować małym spychaczem. A na wprost z nas taki widok. Ale już jest cień, a jest godzina 12. I w związku z tym, że to jest taka duża działka, bardzo dużo można na niej wybudować. Tam są już jakieś te ruiny po gospodarstwie, natomiast no, w koszmarnym stanie nadający się bracie do wyburzenia. Z tego co wiemy, to można byłoby tam wybudować do 400 metrów kwadratowych budynek. Mielibyśmy własne oczko wodne. Wow. Kolejny dom. Mamy tutaj taki dom 1919 roku. Piękny dom. Z takim boskim widokiem. Boże. Jakąś taką wilgachną dolinę. Pięknie, zielono, słoneczko świeci. Tam jest droga. Boże, tutaj też całkiem ładnie. No to ruina, no. Grzyb, pleśń. Czyli to, co lubimy. Tu jest jakaś budowla, tam jest jeszcze jakaś budowla, tu jest jakaś budowla, tam jest jeszcze... Tamten budynek na końcu też jest wliczony w inwentarz. Tutaj jest jakaś pozostałość po narzędziach rolniczych. Patrz, Kaśka, jest łomu, moglibyśmy to sprzedać, być bogatym. Tam mamy dom, który wam pokazałem. O, tamten dom. I teraz tak. Tu jak jest Kasia, jak cała droga. Łącznie z tymi drzewami, łącznie z tamtą szopą, aż prawie do tamtego białego... O, tam jest taki biały punkt, do tego miejsca. Całe to wszystko tutaj, tu. Cały ten bok jest na sprzedaż. A po drugiej stronie taka piękna polana z drzewami, sadami, studniami. No ślicznie. I tu jest najspokojniej ze wszystkich działek, jakie widzieliśmy. Oj, tutaj kolejny ten okrąg do suszenia owoców. No niezłe działki znalazłem, nie? Działka z domem z 1919 roku, pomimo tego, że jest piękna i nasłoneczniona, jest obarczona bardzo dużym ryzykiem z uwagi na zagrożenie pożarowe. I jak widzicie teraz na ekranie, dookoła rośnie bardzo dużo eukaliptusowych lasów. To są hektary lasów. I gdyby taki las zaczął płonąć, to trudno byłoby go nawet zatrzymać. A z tego, co czytałem ostatnio, to płomień idzie do góry, więc wszystkie domy, w zasadzie to wszystko, co jest na zboczu góry i na szczycie, jest na największym stopniu ryzyka zagrożenia pożarowego, bo po prostu płomień idzie do góry i on po prostu idzie dużo wyżej nad lasem, no i po prostu też się ciągnie po suchych łąkach, no i idzie do góry, no po prostu, no co wam będę tłumaczył, no fizyka. Jest to piękna działka, ale musielibyśmy dużo zainwestować w przygotowanie jej i zabezpieczenie na wypadek pożarów. Jesteśmy na działce, która siedzi w naszej głowie od dwóch dni. Przyjechaliśmy tutaj na miejsce zobaczyć działeczkę. Poznaliśmy panią, właścicielkę, poznaliśmy tu przedstawicieli handlowych. No fajna, 6 minut od morza, tam 8 minut samochodem. Ale działka jest podłużna. Właśnie idę na koniec tej działki, bo ona zaczyna się tam, to jest ten dom. Razem z tymi zabudowaniami takimi do zburzenia, oto. A tu na końcu, przede mną, idę sobie tutaj. Jest strumień i idea jest taka, że ten agent nieruchomości mówi, żeby tutaj coś, jakieś krzesełeczko zrobić w tym, no oczywiście to jest burz do wycięcia, żeby na końcu działki tu można sobie siedzieć, czytać książkę i słuchać, jak ptaszki śpiewają i woda klupocze, tyle że tam są jakieś fabryki i ja tutaj słyszę tylko maszynę. Woda też troszkę słychać, ale w ogóle woda jest taka żółta, przedziwny kolor ma. Bardzo dziwnie, nie wiem, czy jakieś minerały, czy coś wylewają z tych fabryk. No to jest tył tej działki. No tutaj burz. No ale przez to, że działka jest 6 minut od morza, 18 minut samochodem do Nazare, czyli europejskiej stolicy surfingu, to działka ma potencjał. Ona ma już taki zrobiony fajny ogród, który jest zaniedbany. No to wszystko, co widzicie, to są jakieś chaszcze, które z sekatorkiem byśmy sobie tutaj kosili. Wzdłuż całego betonowego ogrodzenia jest posadzona winorośl. Po drugiej stronie tego ogrodzenia jest znowuż taki RODO, taka działka rekreacyjna. Pani tam ma warzywa, owoce.
No i działka tak dziwnie się po prostu zwęża. Tam jest szersza, a potem tutaj zbliżając się do tyłu działki się zwęża. No jak tu byliśmy pierwszy raz, to bardzo nam się spodobały te drzewka owocowe i ta ilość po prostu tutaj owoców. Działka jest taka fajna, to jest takie małe gospodarstwo. Jakby wykosić tutaj te suche zgliszcza, to można byłoby sobie tutaj biegać. Grać w piłkę. O Jezu. Atakują mnie pnącza. No tu jest, mamy taki mini sadzik. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 drzew jabłka gruszki. Po środku działki znajduje się taki budynek gospodarczy, który był po prostu malutką oborą, takim malutkim domkiem dla świnek albo jakiś kóz. Jak już was mam tutaj, bo na pewno oglądają nas miłośnicy sadownictwa. Moi drodzy, powiedzcie mi, jeżeli byśmy, powiedzmy, kupili taką działkę, która ma jabłonie obrośnięte takim porostem, imchem, to czy chcąc zadbać o te drzewa, trzeba byłoby to po prostu wszystko, nie wiem, szczotką wyczyścić? Bo prawie każda działka, którą oglądamy, która ma drzewa w tej okolicy, ma te drzewa porośnięte właśnie taką dużą ilością porostów. Więc jeżeli ktoś z was się na tym zna, albo podeślicie mi jakąś stronkę, gdzie mógłbym sobie o tym poczytać, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. No bo nie wydaje mi się, żeby to było dobre dla drzewa. Kilkaset metrów dalej, w tej samej wsi, w tylko że na drugim końcu, znalazłem następną działkę. Tym razem jesteśmy sami, bez agentów nieruchomości. Do sprzedania jest ten budynek. I ten, to w sumie 92 metry kwadratowe. No ja właśnie mówię do Kasi, że tutaj po prostu mógłby być kemping. Prosta działka, płaska, 2100 metrów. Ogrodzona betonowym murem. Tutaj jest studnia pod tymi drzwiami. Tu mamy ten budynek. Z 37 roku, ruina, wiadomo. Od razu kuknę do sąsiada. Czasami na takich wsiach to są różne zapaszki, ale widać, że tutaj też nikt nie mieszka. Tam raczej ktoś mieszka, ale... I to jest koniec wsi, proszę powiem. To już jest, znaczy no, koniec tego siedliska. A tam w rogu są kozy, kosiarki ekologiczne. O Jezu, tam patrz, Kaśka, patrz. O matko, jaka słodka ta świnka. Hej. Ale tu mają fajnie te świnki. A tu jest głuchy pies, który nas nie słyszy. Ale tu gospodarstwo, ktoś ma ciekawe. To jest bardzo ciekawa działka, ponieważ ona kosztuje tylko 60 parę tysięcy. Wydaje mi się, że stargowalibyśmy do 60 tysięcy euro. Bardzo fajna działka, tylko ma kilka minusów. Pierwszy to jest taki, że jest otoczona eukaliptusem. Znowu mamy po prostu sąsiedztwo eukaliptusa, które się nie kończy i po prostu jest hektarów lasu eukaliptusowego, który w każdym momencie może zapłonąć. A drugi problem tej działki jest taki, że ona jest podmokła. Tam jest pięknie zielono, natomiast jak się chodzi, to słychać klupotanie i widać nawet wodę, która stoi na tej działce, więc wydaje mi się, że trzeba byłoby zrobić jakiś drenaż. Nie wiem, ile taki drenaż na takiej działce mógłby kosztować i jak to się w ogóle robi. Więc jeżeli ktoś tutaj jest, to tak moglibyście tylko napisać, co waszym zdaniem trzeba byłoby zrobić i czy to jest drogie i czy warto wchodzić w ogóle w taką działeczkę. No jest ona świetna, to jest moja ulubiona chyba, bo jest fajna, płaska, nie ma sąsiadów, tam tylko te świnki za ścianą, więc cichutko, spokojnie, nikt tam nie mieszka w tym siedlisku, więc no jest to do rozważenia działka. No i teraz przenosimy się daleko od morza. To jest działka oddalona najdalej od oceanu, ze wszystkich tych, które oglądaliśmy. Nigdy nie szukaliśmy w tamtej okolicy, jakoś tak wpadła to ogłoszenie z koszmarnym po prostu budynkiem i zdjęciami, ale postanowiłem to zobaczyć, ponieważ 7,5 tysiąca metrów kwadratowych, działki w bardzo korzystnej cenie, w naszym budżecie się mieścimy i no myślę, że po to tu przyjechaliśmy, żeby oglądać te działki, więc pojechaliśmy właśnie w okolice miasta Santarem, żeby zobaczyć działkę na skarpie. Działka zaczyna się tu zaraz za tymi krzaczkami, ciągnie się do góry. Ta ruina, która tam jest na szczycie, ona się oczywiście też wlicza. Później działka się tam toczy, aż do... Nie wiem, czy tam widzicie, tam jest taki
taki słupek za Kasią. Tutaj się to kończy. Tam, tam, tam. Tu mamy mokro, ale to dlatego, że w tej trzcinie tutaj mamy strumień. To dużo powiedziane, no ale jest. Na samym dole działki, więc ta woda po prostu siłą rzeczy spływa tutaj. Tu byśmy zrobili bramę wjazdową. Tu można byłoby wjechać na ten teren. Te wszystkie drzewa, które tu widzicie, tutaj są oczywiście liczone. O, aż do tamtego muru brzydkiego. To jest granica działki. Tam się po prostu ciągnie wzdłuż na dół, na dół, na dół, aż do tamtego paliczka. Z tych naszych oliwek wychodzimy lekko po takim wzniesieniu i jesteśmy na podwyższeniu, na tym tarasie. Tam jest to wejście, co wam pokazywałem przy drodze. Tam jest dolna część, na tu na górze. Jesteśmy w pełnym nasłonecznieniu. Zachód, wschód, nic nam po prostu nie zasłania. Tutaj jest ruina, a tutaj piękna, prawie równa polanka. No tutaj jest ewidentnie ziemia nawieziona, bo ona ma takie kamyczki jak nad rzekami tutaj, czy nad jakimiś zbiornikami wodnymi są. Takie otoczaki. Więc tu ktoś to nawiózł. Myślę, że jakiegoś tutaj inżyniera byśmy ściągnęli, żeby nam powiedział, czy nie trzeba wybudować jakiegoś muru, żeby to się nie zsunęło wszystko w dół. No ale ewidentnie ktoś tu nawoził. To się przywoził ziemię. Tu mamy koniec działki przy drodze i mamy swojego eukaliptusa. Cisza i spokój. Raz na czas tylko auto przejedzie. Wspaniale. Tam jest ruiną w bardzo kiepskim stanie i taką ruiną nie z kamienia. To jest ruina, która jest zbudowana z takich czerwonych pustaków, no, które gniją, po prostu wypiły wodę i ten budynek jest raczej na 100% do zburzenia. Jest w ogóle zapadnięty dach, przez co dom jest totalnie zgnity. Buldożer tylko tutaj może przyjechać i to zburzyć. Myślę, że ten gruz moglibyśmy wykorzystać, żeby poziomować tą działkę do końca, a później w międzyczasie załatwić pozwolenie na budowę, jak go wybudować, nowy budynek, albo postawić jakiś alternatywny dom. Bon dia. Tu nie ma nic. Tu jest taki, nie wiem, zaplecze. Coś tu było, bo tutaj są jakieś pozostałości fundamentów. Jakieś pomieszczenie było. Jest słup. Nie podłączone, to jest odłączone. Ale myślę, że elektryka, jakbyśmy tu zawołali, to... Na wprost z tego domu, tam za tymi krzakami, jest kolejny budynek, taki gospodarczy. Mi się wydaje, tak nie wiem, 12 metrów kwadratowych. Który można by było na coś przerobić w przyszłości, jakiś gościnny. Teraz chcę zobaczyć drugie wejście, bo tu jest oficjalne wejście na działkę. Wjazd jest z tej strony, od góry. Teraz przenosimy się do Nazare. W sąsiedniej miejscowości zaraz obok Nazare znaleźliśmy działkę, którą rok temu kupili Francuzi i chcieli remontować, chcieli robić tam projekt budowlany, natomiast w międzyczasie znaleźli sobie apartament w pierwszej linii brzegowej w tej samej miejscowości i chcą sprzedać teraz tą działkę, żeby zapłacić za ten apartament. Działka kosztuje 129 tysięcy i oni nie są zgodni do negocjacji, bo proponowaliśmy im stówkę, potem 110 i oni po prostu powiedzieli 129 to jest minimum i nie sprzedają taniej tego, więc wydaje mi się, że w takiej cenie pewnie kupili. No nie jest to niestety dom rodzinny, to jest przerobiona stodoła, albo jakaś taka stajnia, albo jakiś taki budynek gospodarczy. Dom z tej strony nie ma w ogóle okien, bardzo dziwne. Bardzo ciekawy dom. Normalne podłogi są tutaj, słuchajcie, z kafelek, cały dom są z kafelek już pociągnięte. Jest tu łazienka. A, i to jest ta ściana, na której nie ma w ogóle okien. Aha, no bo to jest po prostu kiepsko zaprojektowane. To też ciekawe, to tutaj w ogóle jest licznik na prąd, który jest całkowicie znowy, więc prąd w tym domu jest. Ja tu może mam kontakty, to wszystko jest do zrobienia. Bardzo święty dom. Tematycznie widzę. A jest laska dziadka. Tu jest jakaś pani, kolejni oglądający dom. Tu jeszcze jest nie wyremontowany.
Ściany są w szerokości jednego pustaka, nie ma żadnej wentylacji i to, co mnie bardzo zdziwiło, to wewnętrzne ściany są spróchniałe od spodu. Czyli mój wniosek jest taki, że po prostu woda, no nie ma fundamentów nawet, więc woda po prostu wchodzi sobie po prostu od spodu, bo ja rozumiem jakby z zewnątrz ściany próchniałe, no bo deszcz pada z zewnątrz, ale wewnętrzne ściany spróchniałe od podłogi, to jest bardzo podejrzane. Właśnie nie widziałem kuchni, nawet tylko trzy pokoje. A, right. To jest niby kuchnia. Tu mamy jakieś takie uinki. Stare mury, stare dachówki. Tu jakiś syf. Fajnie jest w tej działce to, że jest widok na ocean. Jak po prostu się stanie przed domem czy za domem, to widać w oddali daleko, ale widać niebieską plamę. Jest to po prostu widok na ocean. I to, co jest też za domem fajne, to jest taka stajnia, taki budynek gospodarczy z kamienia, który można byłoby oczywiście przez jakiś tam dłuższy okres przerobić na mieszkania i wynajmować na Airbnb. Na przykład można by zrobić dwa takie domki po prostu jak tutaj i wynajmować surferom, którzy tam przyjeżdżają surfować. No to jest taki przyszłościowy projekt, taki, że nawet nie pchał się tu za szybko. Jest to działka z potencjałem inwestycyjnym, natomiast no jest ona powyżej naszego budżetu, no ona jest 129 tysięcy kosztuje, więc zastanawiamy się. To tyle, jeżeli chodzi o te działki, które są nowe i których jeszcze nie widzieliście. Jeszcze dwa słowa na temat tego domu, który zarezerwowaliśmy za 100 tysięcy euro. Niestety, w związku z tym, że jest bardzo trudny kontakt z właścicielami, którzy mieszkają w Stanach, agent nieruchomości powiedział, że on się raczej wycofuje z tego, bo nie ma siły już próbować dzwonić do nich, próbować się skontaktować, uzyskać jakąkolwiek zgodę, pozwolenie na zmierzenie tej działki i jemu się wydaje, że to jeszcze może potrwać rok, może nawet dwa lata, zanim oni wszystko podpiszą, bo on mówi, że na tym etapie już jest tak duży problem z komunikacją, a w przyszłości będzie trzeba jeszcze dużo rzeczy zrobić, bo oni będą musieli tu albo przylecieć, albo będą musieli do ambasady i on mówi, że żebyśmy sobie znaleźli po prostu coś nowego. Może się cudem wydarzy, że na przykład oni tu przylecą nagle i to podpiszą, ale żebyśmy zaczęli szukać czegoś nowego, bo możliwe, że te działki nie kupimy i tak sobie to przemyśleliśmy, że jednak odpuszczamy tą działkę, bo to nie było to, czego my szukaliśmy. My szukaliśmy na początku działki, gdzie możemy sobie wybudować coś swojego, zrobić tiny house i tak dalej, a tam nagle pojawił się dom z grzybem po prostu pokrytym od fundamentu do komina, no i ja byłem bardzo optymistycznie nastawiony, że to po prostu sobie wyczyszczę, ale im bardziej zagłębiał się w ten temat i im dłużej jestem w tej części Portugalii, tym wydaje mi się, że po prostu to będzie studnia bez dna. Też dużo czytałem wasze komentarze, dużo osób napisało, żebyśmy się nie pchali w remont takiego starego domu, bo popłyniemy na tym i skończy się nam energia życiowa i skończą się nam pieniądze, a dom nawet nie będzie nadawał się nadal do zamieszkania. Więc zadzwoniłem do tego typa i poprosiłem o zwrot zaliczki. Zakończyliśmy, że tak powiem, ten temat. Szkoda, bo piękna, duża, ładna działka, prawie hektar ziemi, no ale niestety nie można jej kupić, więc ten temat jest zamknięty. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych działkach, które wam dzisiaj pokazałem, która się wam najbardziej podoba, która wam najbardziej przypadła do gustu. Napiszcie, co myślicie o tym drenażu, o tym odwodnieniu, bo na kilku działkach była ta woda i trzeba byłoby się jej pozbyć. Jeżeli ktoś z was ma jeszcze jakieś ciekawe informacje do przekazania, to też możecie pisać w komentarzu. Bardzo dużo jest komentarzy, lubię je czytać, bo bardzo dużo się też dowiaduje ciekawych informacji od was, osób doświadczonych, którzy już przerobiliście temat budowy albo żyjecie z budowania domów. Jestem bardzo wdzięczny. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że już będzie więcej wiadomo, coś i już po prostu odsiejemy te, które odpadną i po prostu zostanie jakiś top 2, top 3 i zaczniemy to sprawdzać z prawnikiem, no i podpiszemy to wreszcie. Więc mam nadzieję, że któraś z tych działek będzie nasza. Życzę wam miłej niedzieli, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nara. Dobra, dziękuję. No więc, moi drodzy, kupujemy działkę. Tutaj znajduje się firma, która buduje domy z kontenerów. Chcemy się po prostu podpytać, jak to wszystko wygląda. A z tych będziemy prawdopodobnie budować dom. Czuliśmy po prostu gdzieś podskórnie, że jest jakiś haczyk. Już chyba wiemy, dlaczego ta działka jest taka tania.